10 najważniejszych wydarzeń 2017 roku 10 upadek państwa islamskiego Na przełomie listopada i grudnia oficjalnie upadło państwo islamskie, czyli Twór, z którym przez 6 lat walczył cały świat. Oznacza to nic innego jak zbliżający się pokój w Syrii oraz niestety wojny w Europie, gdyż pozbawieni państwa dżihadeści przedostali się na stary kontynent i ogłosili mobilizację, a świadczą o tym udaremnione w ostatnich tygodniach zamachy. 9. Reforma oświaty. W tym roku kultowe gimbusy nie poszły do gimnazjów, ale do siódmej klasy podstawówki. Krótko mówiąc, minister Anna Zalewska zlikwidowała gimnazja, wprowadzając stary porządek. Decyzja z jednej strony spotkała się z pozytywnym odzewem, z drugiej z dużą krytyką. Co wymyślicie na ten temat? 8. Wybory do Bundestagu. We wrześniu ponownie wybory wygrała Angela Merkel, jednakże nie poszło tak łatwo. Cała masa różnych zawirowań koalicyjnych, a co za tym idzie, Niemcy wkraczają w nieznane. Nadchodzą zmiany, czy to efekt kryzysu imigracyjnego? Co myślicie? 7. Wycinka Puszczy Białowieskiej. W 2017 roku rozpoczęto wycinkę Puszczy Białowieskiej, jednego z symboli Polski. Niby chodzi o jakiegoś tam kornika, który niszczy drzewa, ale ogólnie to nie wiadomo. A jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Rada Europejska wszczęła procedurę o naruszenie prawa europejskiego. 6. Trump w Polsce. Donald Trump odwiedził Polskę, spotkał się z Andrzejem Dudą i wziął udział w szczycie Trójmorza. Wygłosił przemówienie, w którym nawiązał wielokrotnie do historii oraz rozwiał wątpliwości dotyczące NATO. 5. Komisja weryfikacyjna. Wreszcie ktoś złapał się za problem reprywatyzacyjny w Polsce. Specjalna komisja rozpoczęła dochodzenie w sprawie, nie okłamujmy się, kradzieży, jakich bezkarnie dokonuje pani Gronkiewicz-Walc. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Cztery Tusk szefem Rady Europejskiej, w marcu Donald Tusk został wybrany na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej. Najciekawsze było to, że przeciwko Polakowi była jedynie Polska. Myślę, że to bardzo ładnie obrazuje konflikt na linii Polska-Unia Europejska. Trzy wybory we Francji od tego wydarzenia zależały losy Europy. Przeciwko sobie stanął prawicowy front narodowy wspierany przez Rosję oraz centrum wspierające imigrantów. Gdyby to narodowcy wygrali, Europa zmieniłaby się całkowicie. Przegrali i stary porządek pozostał, chociaż nie wiem czy porządek to dobre słowo. Dwa Upadek Kijowskiego. Mateusz Kijowski to najpopularniejszy działacz Kodu oraz główny przeciwnik władzy. Jak się później okazało, wielki lider zrobił sobie z organizacji źródło dochodu i kradł pieniądze przeznaczone na organizację kolejnych spotkań. Ponadto okazało się, że zalega z alimentami, a co ciekawe, u boku feministek walczy przeciwko pisowi, mówiąc, że ci nie ścigają alimentiarzy. Dziwne, ale no cóż, kariera pana dobiegła końca, gdyż ten z wielkim hukiem runął na dno. Jeden NATO w Polsce w styczniu do Polski wkroczył pod oddział trzeciej pancernej brygadowej grupy bojowej i czwartej dywizji piechoty ze Stanów Zjednoczonych. Oprócz nich w Polsce stacjonują żołnierze z Wielkiej Brytanii i Rumunii. To długo zapowiadana obecność wojsk NATO w naszym kraju i jest to bez wątpienia najważniejsze wydarzenie tego roku. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!